Czy da się wejść w ten rynek nieruchomości mając mniejszy kapitał, 100-200 tysięcy? Czy to ta patodeweloperka, czy ogólnie jakieś takie właśnie patowe sytuacje, wynikają z tego, że po prostu ludzie tego potrzebują. Partnerem odcinka jest Hampton by Hilton, Wausau Mokotów Holding 330. Zostań inwestorem w gotowych biznesach. Nazywam się Wiktor Bernacki i zapraszam na program o sukcesie przy kawie. Realizacje, które masz obecnie, to znaczy wielomilionowe inwestycje, to jest tu i teraz. Z pewnością nie zaczynałeś od takiego poziomu, zaczynałeś od samego, można powiedzieć, zera. Jak wyglądała twoja droga? W jakie nieruchomości inwestowałeś? Jakimi nieruchomościami obracałeś? Czy to były, nie wiem, kawalerki, dwupokojowe, kamienice? Jaka była twoja strategia? I czy uważasz może z perspektywy czasu, czy ta strategia była dobra? Czy teraz patrząc, mając dużo więcej doświadczenia niż miałeś wtedy obecnie, zrobiłbyś coś innego, w inną kategorię mieszkań byś po prostu inwestował? Myślę, że dobrze. Dobry kierunek obrałem. Zaczynałem od mieszkań takich mniejszych, 38 metrów i skupiłem się tylko i wyłącznie na takich podziałach na dwie mikrokawalerki. Obrałem taki kierunek, ponieważ lubię pracować z inwestorami, lubię pracować z ludźmi świadomymi. To są osoby, które kupują mieszkanie po to, żeby dalej zarabiać, prawda? Czyli oni wiedzą konkretnie, czego potrzebują, a ja mam dla nich produkt. I pierwsze, wiesz, to mieszkanie kupiłem oczywiście w Warszawie, bo tutaj działam tylko na tym rynku, na Pradze Południe, i to mieszkanie kupiłem z Dorotą, z taką moją inwestorką. Bardzo, bardzo fajnie nam się współpracowało przez pewien czas na początku, ponieważ ona użyczała kapitału, a ja zajmowałem się jakby całym procesem, prawda, przerobienia tego mieszkania, później sprzedaży i dzieliliśmy się zyskiem. W momencie, kiedy firma zaczęła się rozwijać, to zacząłem kapitał pozyskiwać do firmy, po prostu wyemitowałem obligacje, no i dla mnie był to tańszy kapitał niż, prawda, dzielenie się zyskiem pół na pół. Więc tych mieszkań ponad 30 w tym okresie przez ostatnie 2 lata udało mi się zrobić i uważam, że to był bardzo fajny kierunek. Jak mówisz, jeszcze tylko drugą część pytania powtórzyć. To znaczy, czy uważasz, po pierwsze, no, o błędach już jakby powiedziałeś, ale bardziej bym się odniósł do tego, w jakie grupy, nazwijmy to, mieszkań inwestowałeś? Czy to były kawalerki dwupokojowe, czy może w kamienice? Jak początkowo na tym mniejszym kapitale pracowałeś? Czy miałeś konkretną klasę, konkretny typ nieruchomości, czy raczej to, co się, że tak powiem, nawinęło, jakaś okazja inwestycyjna się pojawiło, to na tym działałeś? Tak. Celowałem zawsze w mieszkania takie między 37 a 40 metrów, które miały 2 pokoje, kuchnię i łazienkę. Odpowiedni układ musiał być tego mieszkania, czyli powiedzmy, wchodząc do mieszkania, tak obrazowo, kuchnia musiała być po prawej, łazienka po lewej lub na odwrót. Dzięki temu to mieszkanie można było, prawda, podzielić w taki sposób, żeby były 2 łazienki, 2 aneksy kuchenne. I później pod kątem wynajmu to mieszkanie bardzo dobrze zarabiało, bo mogły mieszkać 2 niezależne osoby i to inwestorzy mocno doceniali. To było budownictwo takie, prawda, za czasów PRL-u, lata 70-80. I wybrałem sobie kilka dzielnic w Warszawie, które uważałem za takie, no, dość dobre, jeśli chodzi o potencjał. Ceny nie były wygórowane. Na pewno dobry dojazd do centrum musiał być. Im bliżej metra, tym lepiej. Tramwaj to w ogóle podstawa. Praga Północ, na Pradze Północ bardzo dużo też mieszkań zrobiłem. Można było tanio kupić i to też później inwestorzy mocno doceniali. Dlatego, że widziałem, jak wynajem się rozwijał, prawda? Jak my wystawialiśmy te mieszkania pod wynajem, to one często się wynajmowały w trakcie remontu, bo ceny były za wynajem takiej naprawdę ładnej kawalerki w takim standardzie hotelowym, no dużo, dużo poniżej ceny, powiedzmy, które gdzieś tam obowiązywały na rynku, a finalnie, mając 2 takie kawalerki, to stopa zwrotu z tej inwestycji była naprawdę bardzo dobra i to spowodowało, że zauważyłem w tym dobre pieniądze, i tylko i wyłącznie szedłem w tym kierunku. I robię to do dzisiaj, ale do tego dołożyłem jeszcze mieszkania takie typowo dla rodzin, bo dzisiaj też jest dobry czas na to, żeby w tym kierunku się rozwijać. I też mieszkania z rynku pierwotnego, ale też robimy je pod klucz. Więc rynek wtórny, takie starsze budownictwo,
pod kątem właśnie mieszkań na wynajem, mieszkania dla rodzin i rynek pierwotny. No i teraz już tak mocniej deweloperka. To jest taki kierunek, który mnie najbardziej interesuje. No tak jak wspomniałeś przed chwilą, zanim rozpocząłeś te większe inwestycje wielomilionowe, działałeś sobie na mniejszym kapitale i go sukcesywnie pomnażałeś. Na pewno na tej drodze pojawiło się sporo błędów, a może nie, a może wręcz przeciwnie, takich błędów nie zauważasz. Jakie mam na myśli błędy? To znaczy też rozmawiałem, czy to na szkoleniach, czy tutaj w tej serii rozmów, z osobami, które między innymi inwestują w nieruchomości i u nich takie błędy, jakie często występowały, to zła kalkulacja, stopa zwrotu, która znacznie się wydłużyła albo była po prostu no bardzo, bardzo długa, wybór złej ekipy remontowej i ciągłe problemy z tym związane. Jakie takie błędy z perspektywy czasu zauważasz u siebie i czy w ogóle takie błędy były, bo to może ich uniknąłeś po prostu? Tak, zauważam te błędy u wielu osób, te błędy, o których mówiłeś. Ja, wiesz co, miałem jakieś epizody z ekipami remontowymi. Nie były to kosztowne błędy. Ale wiesz co, poprzez to doświadczenie, które miałem wcześniej, właśnie związane z moimi firmami wcześniejszymi, znam się na tych rzeczach, znam się trochę na budowlance, jakby mam też taki ogólny ogląd na sytuację i dzięki temu no, trudno było mnie gdzieś tam wymanewrować, właśnie jeśli chodzi o remonty czy prawda, o jakieś inne rzeczy. Jeśli chodzi o kalkulacje, no to tutaj u mnie akurat przeważa Excel i zawsze gdzieś tam sobie to kalkuluję mocno na chłodno. Raczej z taką, wiesz co, dużą dozą dystansu, po to, żeby na koniec inwestycji jednak się miło zaskoczyć, a nie rozczarować. Więc nie mam jakichś, wiesz co, takich historii, które by tam naprawdę powodowały, że to jakoś gdzieś tam zachwiało trochę budżetem. Absolutnie. Ale słyszałem o tym, że różne historie, prawda, inwestorzy mieli, szczególnie na przykład na jakichś kamienicach, gdzie no trudno przewidzieć pewne historie, mogą się różne rzeczy dziać. Ja raczej inwestowałem właśnie w bardzo przewidywalnych nieruchomościach, właśnie raczej to były jednej wielkości mieszkania z jednym podziałem i nie ryzykowałem zbytnio tego kapitału, szczególnie, że po prostu ja te pieniądze pożyczam od inwestorów, my pracujemy razem, więc no nie mogę sobie pozwolić na jakieś wahania. No, działasz aktywnie na rynku nieruchomości, więc chciałbym dopytać o kwestię samych cen nieruchomości. To jest, wydaje mi się, że temat rzeka. Są, wiesz, spekulacje na różnego rodzaju grupach, forach, czy ceny spadną, czy nie spadną. Jak z Twojej perspektywy to wygląda? Skąd może wynika aktualna cena nieruchomości, która stosunkowo utrzymuje się na wysokim poziomie i cały czas sukcesywnie rośnie? Czy Ty przewidujesz jakieś ewentualnie spadki, jakieś korekty na rynku, ogólnie mówiąc, nieruchomości, czy to na rynku deweloperskim, czy to na rynku jakimś takim wtórnym? Myślę, że mogą takie zawahania być. Skąd to się bierze? No, Polacy mają pieniądze. No, pewna grupa ludzi na pewno ma pieniądze i te pieniądze wydaje na rynku, więc jeśli wydaje, jest popyt, no to ceny idą do góry. Stąd się to bierze. Bierze się to z niepewności na pewno, która jest dzisiaj na rynku, z inflacji, z tego, że banki i lokaty dzisiaj nie płacą, inwestorzy szukają oszczędności, może nie oszczędności, szukają zysku, tak? Czyli no, chcą te pieniądze przesunąć z konta A do nieruchomości, żeby po prostu zarabiać, żeby inflacja nie zżerała im tych pieniędzy. Co się może wydarzyć? Myślę, że jeśli na dzień dzisiejszy, powiedzmy, i w przyszłych, powiedzmy, latach nie zmieni się sytuacja, czyli te stopy procentowe będą dalej na niskim poziomie, to ta tendencja dalej będzie wzrostowa. Dalej jednak będą chcieli inwestorzy kupować te nieruchomości. To, co może się zmienić, to, co może zachwiać rynkiem, to wzrost cen stóp procentowych i ewentualnie dużym problemem może być wprowadzenie podatku katastralnego. To spowoduje, że jednak te nastroje takie optymistyczne trochę się ochłodzą i czy ceny spadną? Myślę, że ten rynek po prostu się trochę spłaszczy, że nie będą szły ceny do góry, tylko po prostu te ceny się zatrzymają w pewnym momencie. To jest jakby taka moja opinia. Uwaga! Już za kilka dni poprowadzę darmowy webinar. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz docierać do dodatkowych kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy potencjalnych klientów w mediach społecznościowych lub pracujesz na etacie, a chcesz po godzinach budować dodatkowe źródło dochodu, to zapisz się na webinar. Link w opisie materiału.
Działasz aktywnie jako inwestor, więc na pewno dostrzegasz różnego rodzaju, nazwijmy to, patologie na tym rynku, jakie występują wszędzie. Mam na myśli tutaj, często gdzieś tam można zobaczyć na różnego rodzaju stronach ogłoszeniowych i tak dalej, jakiegoś różnego rodzaju mieszkania po 12 metrów kwadratowych. Patodeweloperki. Coś takiego. Więc tutaj moje pytanie się pojawia, czy tak czysto chłodno z Twojego punktu widzenia, czy są jakieś takie elementy zachowania inwestorów, które psują ogólnie mówiąc ten rynek, jakąś renomę o deweloperach, bo tutaj zdanie ludzi jest różne w tym temacie. Jedni są za, inni są powiedzmy przeciw, ale też dużo osób odnosi się do tego, do tworzenia tych już, wiesz, coraz mniejszych mieszkań, które mają za niedługo będą miały po 16 metrów kwadratowych. Więc czy zauważasz różnego rodzaju takie patologie na tym rynku? Czy wiesz, jest prawo, które jasno określa wielkość tego najmniejszego mieszkania. Ono nie może być mniejsze niż 25 metrów kwadratowych. Te mieszkania, które są mniejsze, to są po prostu mikrokawalerki, które wynikają gdzieś tam z podziału, ale to znowu wynika z tego, że po prostu jest na to popyt. I to po prostu jest prawo rynku. Jeśli jest popyt, to się coś tworzy, tak? Jeśli są ludzie, którzy chcą to kupić, no to te produkty po prostu są na rynku. Czy to psuje rynek? Dzisiaj po prostu jest specyficzny rynek. To może się, wiesz, to wszystko ustabilizować w momencie, kiedy właśnie może ten rynek nieruchomości trochę się schłodzi, kiedy nie będzie tak dużego zainteresowania, to być może ten rynek się po prostu zmieni. Ale ta patodeweloperka, czy ogólnie jakieś takie właśnie patowe sytuacje wynikają z tego, że po prostu ludzie tego potrzebują. To jest może to jest dziwne, ale po prostu tak jest. Tutaj myślę, że temat mamy rozwinięty i w sumie wydaje mi się, że mogę się z Tobą zgodzić, to znaczy, no jeśli jest popyt, to jest, jak jest podaż, popyt, to wszystko jest od Ciebie zależne, to znaczy, jeśli są chętni na tego typu mieszkania, pokoje, to one będą po prostu powstawały i to jest jakiś tam naturalny czynnik, a nie ukrywajmy, no inwestor, deweloper patrzy, żeby ta stopa zwrotu była, żeby zysk był jak największy, stopa zwrotu jak po prostu najkrótsza, więc z tym musimy się po prostu jakby zaakceptować to, że tak jest i albo nie wybierać takich mieszkań, albo dokładnie, po prostu... Dokładnie, mamy wybór, tak? Można sobie wybrać mieszkanie, które ma 150 metrów, a jeśli ktoś szuka, prawda, odpowiedniej stopy zwrotu, no to siłą rzeczy będzie wybierał takie mieszkanie, które mu zapewni tą stopę zwrotu na najwyższym poziomie możliwym. No tutaj jeszcze te osoby, które oglądają ten materiał, wśród nich na pewno jest grupa, która myśli sobie, no dobra, dobra, Robert, co tam wiesz, wszystko fajnie mówi, ale czy da się wejść w ten rynek nieruchomości mając mniejszy kapitał, 100-200 tysięcy. Czy ja mam cokolwiek na tym rynku szukać? Czy muszę być, że tak powiem, skazany na trzymanie tych pieniędzy w banku, liczenie na jakiekolwiek oprocentowanie, które już tam jest już ujemne? Czy z małym kapitałem, że nie wiem, 100-200 tysięcy, jest sens szukać jakichkolwiek inwestycji na tym rynku? Czy wchodzić w taką inwestycję, o której za chwilę po prostu porozmawiamy, gdzie poszukujesz po prostu inwestorów, czy raczej nie ma to sensu i trzeba się skupić na pomnażaniu kapitału i gdy ten kapitał będzie większy, to dopiero wtedy zacząć myśleć o inwestowaniu? Wiesz, zawsze można tak naprawdę połączyć siły, można sobie znaleźć kogoś, kto, jeśli ktoś ma 200, to znaleźć sobie kogoś, kto ma 200, zrobić wspólnie inwestycję, ale i tak powiedzmy, jeśli chcemy działać aktywnie, czyli no chcemy się tym zajmować i ma nam to zajmować czas i, no i chcemy to tworzyć, no to musi mieć wiedzę, więc pierwszą rzeczą przed wydaniem jakiejkolwiek złotówki trzeba się po prostu tego nauczyć. Jak już wspominaliśmy wcześniej, prawda, warto sobie jakieś szkolenie zrobić, czy po prostu posłuchać nawet darmowych materiałów, bo mnóstwo jest tego w internecie i spróbować gdzieś tam, prawda, spróbować gdzieś tam swoimi siłami, jeśli oczywiście ktoś chce. Jeśli nie chce, chce być pasywnym inwestorem, no to raczej tutaj sugerowałbym, żeby inwestować te środki z kimś, kto po prostu ma wiedzę, czyli my przekazujemy jako inwestor środki komuś, oczywiście odpowiednio zabezpieczone i prawda, firma czy osoba druga, która się tym zajmuje, no dzieli się później zyskiem z nami jako inwestorami. Więc tych możliwości jest tak naprawdę dużo. Jeśli chodzi o rynek warszawski, no to z kwotą 200 tysięcy złotych myślę, że niewiele możemy zrobić. Nie ma takich mieszkań dzisiaj w Warszawie, które można byłoby za 200 tysięcy złotych kupić. Pewnie są jeszcze jakieś miasta w Polsce, które
no, dają taką możliwość, ale to się też wiąże z większym ryzykiem, tak? No bo te mniejsze miejscowości oczywiście mogą, te mieszkania w mniejszej miejscowości mogą nie być tak płynne na przykład jak w dużych miastach. Wspólne inwestowanie w ogóle jest bardzo modne teraz. Jest crowdfunding różnego rodzaju, są firmy, nawet taka firma jak moja, która właśnie umożliwia inwestorom pomnażanie tego kapitału, totalnie nie znając się na rynku, nie angażując swojego czasu. Można sobie pracować, prawda, w branży, którą się lubi, tam zarabiać pieniądze, a środki, prawda, przesuwać zupełnie gdzie indziej i te środki naprawdę dobrze zarabiają w rynku nieruchomości. To są takie możliwości na rynku dzisiaj, że oczywiście warto się tym interesować. Wśród osób przedsiębiorczych krąży taki mit, że ogólnie inwestowanie w nieruchomości jest bardzo ryzykowne. Masz doświadczenie w prowadzeniu, nazwijmy to, klasycznego biznesu, jak i stricte doświadczenie związane z inwestowaniem w nieruchomości. Jak mógłbyś porównać i się odnieść może do tego zarzutu, że inwestowanie w nieruchomości jest bardzo ryzykowne? Bo tutaj słyszymy różne sprzeczne opinie. Jedne osoby uważają, że ten margines błędu jest bardzo, bardzo duży i naprawdę trzeba popełnić sporą ilość błędów, żeby, powiem, że tak powiem, kolokwialnie być na zero czy być na minusie. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Bo masz doświadczenie i tu, i tu. Czy prowadzenie zwykłego biznesu jest bardziej ryzykowne, czy mniej? Uważam, że inwestowanie w nieruchomości jest bezpieczniejsze dużo w moim mniemaniu niż prowadzenie tradycyjnego biznesu. Przede wszystkim dlatego, że w nieruchomościach mamy dużo większą marżę. Tak jak wspomniałeś, ten margines błędu jest dużo, dużo większy. I mając odpowiednią wiedzę, mając odpowiednie doświadczenie, to ryzyko można zminimalizować do zera. Nieruchomości to jest twarde aktywo. Mamy księgę wieczystą, prawda? Są mury, to nam nie zniknie, prawda? To się nie rozpłynie. To nie jest, prawda, biznes jakiś tam internetowy. To oczywiście nie znam do biznesów internetowych, bo one się bardzo dobrze dzisiaj rozwijają, ale powiedzmy, że jakaś drobna zmiana może spowodować, że nagle ten biznes zniknie. Oczywiście w nieruchomościach też tak może być, że jakaś zmiana pewnej ustawy, coś tam, prawda, się zmieni, może spowodować, że ta opłacalność będzie mniejsza, ale to mieszkanie czy ta nieruchomość, ona po prostu dalej tam będzie. Ludzie muszą gdzieś mieszkać. Mhm. To jest taka podstawowa potrzeba fizjologiczna, prawda, która musi być zapewniona każdego dnia, więc w moim mniemaniu inwestowanie w nieruchomości jest bardzo bezpieczne pod warunkiem, że mamy wiedzę ewentualnie, pod warunkiem, że inwestujemy z kimś, kto naprawdę się na tym dobrze zna i możemy mu zaufać, że te pieniądze będzie dobrze pomnażał. Wśród osób, które oglądają ten materiał, na pewno są osoby, które mają duży, bardzo duży kapitał, nie wiedzą, co z nimi robić, bo na przykład prowadzą własną firmę, mają znaczne nadwyżki kapitału. Z tego, co rozmawialiśmy przed nagraniem, jesteś właśnie w trakcie realizowania jednej z inwestycji. Jak mógłbyś bardziej przybliżyć temat tej inwestycji, co, gdzie, jak, jakiej wielkości to ma być inwestycja, tak, żeby potencjalny inwestor, potencjalna osoba, która po prostu ma kapitał, nie chce, żeby ten kapitał leżał, wiesz, w banku i się po prostu marnował, kolokwialnie mówiąc, mogła tutaj wejść w jakąś współpracę z Tobą. Mhm. Jasne. Ja stworzyłem taką inżynierię finansową właśnie w ramach tej naszej nowej inwestycji. Inwestycja w ogóle polega na budowie 16 segmentów zabudowy bliźniaczej w Warszawie. Inwestycja będzie nazywać się Słoneczne Tarasy. Każdy z tych segmentów będzie miał około 90 metrów, ogródek 160 metrów, taras na dachu, nowoczesne budownictwo, takie tak zwane wille miejskie, w bardzo dobrej lokalizacji, jest to ulica Poprawna 33, bliski Wawer, w ogóle to jest taka super lokalizacja, dlatego że świetny jest dojazd. Mamy z jednej strony wał Międzyszyński, z drugiej strony mamy trasę Siekierkowską. A co w ogóle ciekawe, to za około 2 do 3 lat będzie metro na Głocławie budowane, a tam jest tylko 2 km tak naprawdę od tej inwestycji, więc lokalizacja super. To jest dla mnie w ogóle punkt pierwszy. Jeśli chodzi o przystąpienie w ogóle takiej wspólnej inwestycji, to dzisiaj rozmawiamy z inwestorami o maksymalnym kapitale 3,5 miliona złotych, ale ten kapitał będzie mógł się podzielić na maksymalnie 7 inwestorów, czyli inwestycje będzie można wejść od 500 tysięcy złotych do 3,5 miliona złotych. Obejmuje się udziały w spółce celowej. To jest spółka powołana właśnie specjalnie po to, żeby zrealizować tą inwestycję. Spółka jest właścicielem gruntu i te środki, które my pozyskujemy, właśnie częściowo będą potrzebne na to, żeby dokończyć transakcję zakupu działki. Ona jest dzisiaj już kupiona na umowie przedstępnej z wydłużonym terminem płatności.
W tym czasie, właśnie pół roku, już przygotowujemy pozwolenie na budowę, wszystkie te, prawda, koncepcje, projekty i tak dalej, składamy wnioski o pozwolenie na budowę i zapraszamy inwestorów właśnie do spółki. W zamian za ten kapitał, który dzisiaj pozyskujemy, oddajemy 25% udziału w zysku, a to finalnie przełoży się na 33% zwrotu z kapitału w perspektywie 2 lat. No na tyle przewidziana jest inwestycja, czyli mamy 3,5 miliona złotych i zwrot tego kapitału to jest 33% w skali 2 lat. Bardzo dobra stopa zwrotu na poziomie tam 16,5% w skali roku. Także jeśli jesteście zainteresowani, macie nadwyżkę kapitału, to tutaj możecie się zgłosić do Roberta. Odnośniki do jego profilu na Facebooku będzie w opisie tego materiału, także ja serdecznie zapraszam. Nie warto, żeby te pieniądze po prostu leżały w banku, tylko warto je nimi obracać, bo jak to mówią, pieniądz robi pieniądz. Możecie oczywiście się potem z Robertem skonsultować, o coś dopytać. Myślę, że Robert tutaj jest otwarty na wszelkiego rodzaju pytania. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy. Robert, tak jak opowiedział tą całą swoją historię, jest praktykiem. Zaczynał od drobnych działalności, teraz robi wielomilionowe inwestycje, więc zarówno czy prowadzisz biznes, czy dopiero się nad nim zastanawiasz, jestem przekonany, że wyciągniesz coś z tego materiału. Także ja jeszcze raz dziękuję Ci za wzięcie udziału tej rozmowie i oczywiście zapraszam Was do kontaktu z Robertem. Odnośnik do profilu znajdziecie w opisie. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję serdecznie.